Ojcze Przemysławie, chciałbym na chwilę nawiązać do postaci Bruno Miecugowa, takiego znanego dziennikarza krakowskiego. Pewnie większość osób pewnie bardziej kojarzy jego syna Grzegorza Miecugowa. On przez ponad 30 lat pisał felietony w Dzienniku Polskim i w jednym z ostatnich swoich felietonów do czytelników napisał cały swój testament. Między innymi wspomniał tam o tym, że bardzo chce, żeby wszyscy przyszli na jego pogrzeb ubrani kolorowo. I żeby było to w formie humorystycznej, w formie zabawy. Jest to pewien paradoks, bo jakby ludziom śmierć kojarzy się negatywnie z jednej strony, a z drugiej strony dusza idzie do nieba, więc chyba powinniśmy się cieszyć. Więc jak to z tym jest? No, daj Boże, żeby szła dusza do nieba. To po to żyjemy tutaj na ziemi, żeby się tam dostać, ale no, nikt z nas takiej pewności absolutnej nie ma. Pismo Święte mówi: z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie. Więc jest tu miejsce na wiarę, jest tu miejsce na nadzieję, ale nie ma takiej, po ludzku rzecz biorąc, czystej pewności. I w dzisiejszej kulturze myślę, że ludzie w dużej części chcą tajemnicę śmierci jakoś wyrzucić poza nawias. W ogóle, żeby o niej nie myśleć, nie mówić, bo to jest coś jednak przerażającego. Co do tej kolorowości na pogrzebie, ja powiem tak, bardziej by mi odpowiada coś, co na przykład dzieje się we wspólnotach neokatechumenalnych, chociaż nie tylko, że liturgię pogrzebową odprawia się w szatach koloru białego, czyli w szatach zmartwychwstania. Kiedyś ksiądz Boniecki, redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego, poruszał ten temat i on się zastanawiał, czy tak de facto ludzie bardziej płaczą nad swoim losem tutaj na ziemi, że zostają, bo tak de facto tym osobom już jest chyba w porządku tam na długim świecie. Jakim jest, do końca nie wiemy. Wiemy, że czeka ich pewnie oczyszczenie i daj Boże wejście do nieba, ale powtarzam, nigdy pewności tutaj mieć nie możemy. W takiej ludzkiej perspektywie tutaj podejście takie, że płaczemy nad sobą, bo nam brakuje tych, którzy odchodzą, to jest jak najbardziej uzasadnione. Tak jak często zdarza się, że nie wiem, ktoś odchodzi od nas, opuszcza nas, pojawia się naturalnie uczucie tęsknoty, smutku, bo chcielibyśmy być z tym, kogo bardzo kochamy, na kim nam bardzo zależy. Więc to jest jak najbardziej uzasadnione, że w jakiś sposób płaczemy nad sobą. A na ile płaczemy nad tym drugim? No właśnie, to jest pytanie, czy nad nim trzeba płakać, czy trzeba się cieszyć? No to wszystko trzeba umieścić w perspektywie tej chrześcijańskiej nadziei, że ufamy, że idzie do Pana Boga, ale też jednocześnie bardzo gorliwie się o to musimy modlić. To nie jest żadne święto zmarłych, jak to niestety często się mówi, tylko to jest dzień wszystkich świętych, a więc bardzo radosny dzień. Dzień, kiedy świętujemy, cieszymy się z tego powodu, że tak wielu ludzi już przed nami doszło do celu swojej pielgrzymki, czyli do nieba, do Pana Boga i są już razem z Nim. A dopiero jakby przy okazji tego świętowania przychodzi taka refleksja, że aha, no zaraz, są jeszcze tacy, którzy do tego celu jeszcze nie doszli. Są nasi bliscy zmarli, którzy jeszcze tego nieba nie osiągnęli i dlatego musimy się za nich modlić. I tu jest miejsce na ten dzień zaduszny, czy dzień szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych. To świętowanie zmieniało się chyba na przestrzeni wieków. To się zaczęło oczywiście w starożytności chrześcijańskiej, kiedy pierwsze wspólnoty chrześcijańskie gromadziły się na grobach męczenników, czyli tych, którzy oddali życie swoje za wiarę w Chrystusa, zginęli w prześladowaniach i tam chrześcijanie po prostu cieszyli się. To było święto. Cieszyli się, bo mieli pewność, że ten, kto oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa, z miłości do Niego, ten już jest w niebie i on z kolei wstawia się za tymi, którzy jeszcze do tego nieba zdążają. Później to się różnie zmieniało, aż do właśnie
nie potrafię powiedzieć, kiedy i w jaki sposób to się troszkę pozmieniało w świadomości ludzi, ale że ten Dzień Wszystkich Świętych stał się, jak to się czasem mówi w telewizji albo gdzie indziej, taki dzień zadumy i refleksji, prawda? I wszyscy tak się smucą i tak na czarno i na smutno na tych cmentarzach. Oczywiście jest ten dzień refleksji i zadumy, jest dzień modlitwy za zmarłych. To jak najbardziej jest uzasadnione, ale właśnie w tej perspektywie świętowania nieba, tego, że wielu świętych jest już w niebie z Panem Bogiem i osiągnęli to, do czego wszyscy my dążymy. Zawsze modlitwa za zmarłych ma być umocnieniem wiary i nadziei. Bo w końcu modlitwa za zmarłych ma sens wtedy, kiedy ufamy, że po pierwsze to im w jakiś sposób pomoże, a po drugie, że to ma ich doprowadzić do pełni życia, do zmartwychwstania. Więc oczywiście ważne, żeby te spotkania przy grobach nie były tylko czysto towarzyskimi, rodzinnymi spotkaniami, chociaż ten wymiar też jest ważny i też jest potrzebny, ale żeby to była przede wszystkim wspólna modlitwa.